Zrobiłam absolutnie gigantyczne jajo, niespodziankę. Dlatego oczywiście użyłam największych balonów, jakie znalazłam. Zaraz zobaczycie końcowy efekt. I małe pytanko. Czy tylko ja tak panicznie boję się balonów? A tak w ogóle to pierwszą niespodziankę miałam ja, bo pierwszy balon pękł. I czekolada była absolutnie wszędzie. Na szczęście nie poddałam się i drugie podejście się udało. No i czas sprawdzić, czy w ogóle to wyszło. Zrywanie tego balona było absolutnie satysfakcjonujące. I jajo wyszło idealnie. Czas na dekorację. A oto i efekt. Dajcie znać, czy wam się podoba.